Hej, cześć, witajcie. Moi drodzy, w kolejnym odcinku oczywiście zagrajmy w naszego cudownego symulatora, czyli Eurotruck Simulator 2. Ja jestem gdzieś koło, na jakimś parkingu koło, gdzieś koło Strasburga, zaraz wam powiem. No, niedaleko Strasburga i niedaleko Zurichu, Zurych. No niestety tu przeszkodziłem troszeczkę panom z Rumunii. Ktoś przepraszam, ale pewnie nie będę oglądać. O, widzę, ma jakieś fajne malowanko. Podobne, kurczę, powiem, ma też taka firma. Właśnie wirtualna International Cargo Logistics, ale to podobne chyba, mówię takie samo, nie wiem, troszeczkę im tu przeszkodziłem, tak mi się wydaje, ale mam nadzieję, że nie przeszkodziłem. No właśnie, z takim sobie zestawem jadę z miasta Bergen aż. No troszeczkę powiem, ta trasa złota oczywiście, co nie zwykle z rynku przesyłek, tam rzadko co biorę. Damy dzyk. I co mogę wam powiedzieć? Dawno odcinków właśnie nie było z różnych, no z tych właśnie z tej serii, czyli no Eurotruck Simulator 2, bo dawno nie było, przyznam rację, ale cóż, powracamy powolutku właśnie do nagrywania, do powrotu i cóż i teraz się właśnie skupię, bo to była, powiem wam, taka nie wiem, czy ja mówiłem tutaj w pierwszym odcinku z Crazy za Warhead, ale powtórzę, taka przerwa dla mnie, żeby właśnie tak bez zagrywania sobie pojeździć troszeczkę, no właśnie tutaj kilometrów pokręcić, co nie kilometry, jak to się mówi, co nie. Ale tam już tak powoli powracam do tego nagrywania właśnie. Najpierw nagram te serie, które mam właśnie na dysku zainstalowane, czyli tutaj Crysis Warhead, który będzie na zapas oczywiście nagrywany, kiedy będę miał czas. Później pewnie się pojawi najprawdopodobniej ten. Czekajcie, jeszcze jedną rzecz, kurczę, musiałbym sprawdzić, ale czy ona. Dobra, nagrywa się, okej. O, słychać, bo dźwięk taki systemowy, ale mam nadzieję, że się nie nagrał. Pewnie nie. Tak a propos, to pierwszy parking, który odkryłem po kilku. Znaczy po roku, kilku miesiącach jeżdżenia, oczywiście na. W tej grze, co nie? Bo to jakoś, tak powiem, się mało tutaj jeździło, albo wcale. Wiecie, dopiero odkryłem ten parking tutaj koło, no pomiędzy Strasburgiem a Zurichem. Czekajcie, bo tu wziąłem, kurde, o tak miał być. No właśnie, co nie, odkryłem sobie ten parking. Co jeszcze? Co jeszcze? Tutaj kieruję się właśnie, jak tutaj widzicie, mam towar do miasta Livorno, czyli na Włochy, do spedycji CNP, czyli tam, gdzie są głównie ładunki, cysterny, głównie paliwo, co nie, czy tam jakieś gazy, co nie. Czy tam chemia jakaś, co nie. No niestety traska spóźniona, ale co tam, i tak mam kasy spore, i tak mam
co nie? I cóż, tam zostało 1472 km, ale spokojnie, ja tyle nie będę jechał w tym odcinku. Nie, moi drodzy. Maksymalnie do 1000 równo kilometrów właśnie pojedziemy, czyli te 460 km przejedziemy na spokojnie w tym odcinku, tak myślę, a resztę sobie zakończę, wiecie, prywatnie, co nie, jak to się mówi, czyli poza nagraniem. Co mogę wam powiedzieć, kurczę? Aha, jeszcze taka fajna, kurczę, powiem, o Jezu, tu tak zjechałem. Ktoś na pewno jeździł na promocie, co nie? Tak sobie zapytałem się. Ja tak powiem, bardzo uwielbiam oglądać tak troszeczkę, wiecie, nie oglądam całymi godzinami, dniami, czy tam, no, tyle ile streamuje tam właśnie pan Artur.pl. Wiecie, ja tam troszeczkę oglądałem go i tak sobie patrzę, jakieś mapy, kurczę, testowo, co ja tak patrzę, się zapytałem go, czy tutaj zgaszę światełko, czy mi podać linka do tego, no i podesłał, wiecie, się zapytałem grzecznie, co nie na chama, wiecie, z ciekawości, co nie, tak sobie zobaczyłem, widzę, że jeździ tutaj, ale to była mapa właśnie Turcji, Chin, to były Chiny jeszcze, Brazylia i Indonezja, wiecie, ale troszeczkę się to wczytywało mnie, wiecie, sprzęt niestety, taki opowiem, ale troszeczkę sobie pojeździłem, wiecie, po tych terenach, Turcja. Co do Turcji powiem, no to działa z promocją, bez problemu, co nie, tylko trzeba umieć, powiem, jak to się nazywa, kolejność poustawiać, co nie, troszeczkę ciężko jest, przyznam tu rację, trzeba, kurczę, spędziłem jakieś, żeby was nie oszukać, jakąś godzinę czasu spędziłem nad tym, na to kolejnością plików, żeby ułożyć, plus tam czekanie 20 minut około tutaj przy moim sprzęcie, czy tam 20 ileś, nie pamiętam, mniejsza o to co nie, ale jak sobie patrzę, o kurde, ale to są wielkie tereny, co nie, i tak, kurczę, były takie, jeszcze bym zapomniał dodać, i tam jeszcze były takie promy, powiem wam, z Calais właśnie, czyli z miasta Calais, czyli na Francji, bardzo popularne miasto we Francji właśnie, tak samo Paryż, co nie, ale to nie o to mi chodzi, co nie, jakie są popularne miasta, nie, tylko mi chodzi, wiecie, tam były promy z tego miasta, z Calais do Indonezji, do chyba gdzieś jeszcze, nie pamiętam w tej chwili, ale powiem, że ich sporo było, tych promów. Ale też ja tego powiem wam, że już na promocie tak mało co jeżdżę teraz, tak a propos, bo to powiem, że praktycznie cały sierpień jeździłem na promocie, powiem, że mi się już to, no powiem, nudziło, cholery już dostawałem na tym promocie, troszeczkę przyznam tu rację też, i tak teraz się przesiadłem na multi, ale spokojnie, na promocie też jakieś pewnie będą, tak myślę, odcinki, ale teraz rzadziej, może coś z multi się pojawi, jakiś jeszcze jeden może odcinek, co jeszcze, no właśnie tu wyszedł, powiem wam, promoc 2.30, lecz na wersję 1.31, co nie, troszeczkę tutaj na promocja na wersję 1.32, czyli ten patch, co będzie nie wiadomo kiedy nawet, w sumie, no, te bety trwają od 13 sierpnia, jak dobrze pamiętam, albo nawet wcześniej, chyba 10 sierpnia jakoś, prawie już miesiąc. Trochę sporo, powiem, przyznam tu rację, ale spokojnie. Promoc dopiero będzie, jak tutaj wyczytywałem w mailu,
Za jakieś 2 miesiące dopiero i mi to zajmie. Coś koło tego. Może 3 nawet, nie wiem. Wiecie, i teraz troszeczkę mam problem, wiecie, bo promocja 2.30 na wersję 1.31 nie chce mi się pobierać tak za bardzo. A może pobiorę. Zobaczymy, jak mi się zechce. Co nie, to jakiś odcinek się pojawi na pewno z tego. Na pewno się pojawi, tak przewiduję, ale no nie obiecuję, nie obiecuję na 100%, czy będzie, czy nie. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? A właśnie, jeszcze co do tej mapy, co nie. No to działa z promocją bez problemu, co nie. Jeszcze tam właśnie zauważyłem, znaczy ja tam już jeździłem sporo, powiem. Sporo czasu zajęło mnie to. Jeszcze jest bardzo wielka mapa Rosji. I to bardzo wielka. Ja tak sobie wpisywałem te miejscowości co nie w przeglądarce, tak z ciekawości. I tak sobie patrzyłem na mapę i Google, na mapach Google. Tak sobie patrzę, kurczę, to jest praktycznie blisko Syberii, co nie? Tak mi się wydaje, że tutaj na tej mapie Syberia jest, ale no nie jestem, nie byłem na tych dalekich terenach, bo powiem wam, no troszeczkę problemów miałem niestety, bo jak jechałem traskę, czekajcie, kiedy jechałem tę trasę, kurczę, dzisiaj mamy sobotę właśnie, 1 wrzesień, w poniedziałek, bo we wtorek jeździłem, pamiętam, na promocie, a od chyba czwartku jeżdżę już na multi właśnie. Tak sobie już drugą traskę tak sobie wziąłem, jedną z tego, czy tam trzecią trasę może już jadę, nie pamiętam już, ale wiem, że kilka tras już na multi przejechałem, znaczy chyba ze 3 albo 4, no nie pamiętam już, mniejsza o to, ale tak sobie kurczę, no wjeżdżam już, bo taką traskę miałem też z miasta Otta na Skandynawii, mówię teraz o promocie, co nie, no i tak sobie jadę. Wszystko świetnie, pięknie, co nie, traskę sobie przedłużyłem na 4 chyba tysiące kilometrów jakoś, a miałem tysiąc ileś, wiecie, bo to promem, a tak sobie, wiecie, wziąłem na tego, lądem, co nie, bo promami powiem rzadko co jeżdżę, nawet na promocie. No i tak wjeżdżam do Gdańska, czy tam do Gdyni nawet, no nie wiem, ale chyba Gdańsk. No i co nie, niespodziankę mam. Co nie, się troszeczkę wkurzyłem. Tutaj nie będę wijał w bawełnę, co nie, no, że pewnie pomyślicie, o, darł się, co nie, na sam regulator, jak to się mówi. Oczywiście, tak było. No niestety wpadłem pod mapę. Tak jest, w ciągnik wpadł mi pod mapę normalnie. Tak sobie myślę, kurczę, o co kaman? Co nie? Przyjechałem, oj, tu wolno mikrofon, przepraszam. Co nie, tak sobie jadę, inno to drogo jeszcze. Tak próbuję, co nie, na ten. Z ciekawości patrzę. Kurde. Tepnąłem się na serwis. Znaczy nawet się nie tepnąłem na serwis, bo mi wywalało z gry. O dziwo. Troszeczkę dziwna sprawa. Ale tak sobie wjechałem. Przeczytywałem grę, no troszeczkę długo czekałem, bo się zapis coś tam się spierdzielił. No i ten. Zajeżdżam na serwis tam. Nie wiem, to chyba było Wejherowo, ale nie pamiętam już. No nieważne co, nie? Ale wiem, że jakiś serwis był na pewno. No i tak wjeżdżam na ten serwis. Jadę sobie tak na skróty, co nie? Czyli tam jakimiś tam takimi, no, dróżkami. No i ten. No i niestety patrzę. W tym samym miejscu wpadłem pod mapę. No, powiem, że. No, drugi przypadek taki miałem na promocie już z tyloma mapami, powiem wam. Bo tych map, zaraz wam powiem ile ja mam na tym promocie aktualnie, co nie? Na jeden, znaczy na promocja 227. Bo tam już będzie jakiś miesiąc, jak ściągnąłem tego, te
resztę map, czyli tam te Turcje, czy tam te Chiny, czy tam te Indone, czy tam jeszcze Indonezja się pojawiła, wielki kawał Rosji, co nie, Rumunii jeszcze zapomniałem dodać, właśnie tam Bułgaria jeszcze jest. No i tak, znaczy już taki drugi przypadek właśnie miałem, że wpadłem pod mapę. Pierwszy przypadek miałem koło Warszawy, co nie, na autostradzie, tak sobie jadę, co nie, tak, bo to było, pamiętam, godzina jakoś, pamiętam tylko godzinę, co nie, godzina 12 pamiętam, czy tam po 13 było jakoś, tak sobie jadę, tak się przestraszyłem, co nie, nagle, kurde, ja tak mówię, co nie, powiedziałem, no, przekleństwo, co nie, czy tam, kurde, powiedziałem, no, nieważne, co nie, ale szczytuję grę, próbuję dalej jechać, co nie, wjeżdżam w to samo miejsce, znowu wpadam pod mapę, co nie. Dobra, wkurzyłem się troszeczkę, bo to chyba z 5 razy próbowałem się wczytywać grę, czy tam nawet włączałem grę, nie pamiętam już. No i nagle sobie tak pomysł, znaczy ten, takiego pomysłu miałem, a tepnę się do Lublina, co nie, kamera zero i pyk, co nie. Jadę sobie dalej z Lublina, wyjeżdżam, wszystko pięknie, cacy. Bo tu była, pamiętam, traska bardzo daleko, właśnie na te, tam dalej, het w Rosję. Tam nie, do chyba miasta Miszkiej, czy jakoś tak, Miszchnieje. Nie pamiętam, jak to się nazywa, tak do końca. No i tak sobie patrzę. Dobra, wyjeżdżam z tego Lublina, wjeżdżam już na Rosję, tam, wiecie, autostrad jest bardzo dużo na Rosji. Patrzę, wszystko pięknie, cacy, co nie. Jadę sobie dalej, tak chyba miałem jeszcze 2000 km, nawet powyżej może. Dojeżdżam do tego miejsca. Pięknie wszystko, cacy, co nie. I co jeszcze mogę wam powiedzieć? No i tam dojeżdżam już do tego miejsca Miszniej, co nie, czy jakoś tak, nie pamiętam, jak to się zwało. Ale powiem, że tereny piękne, bardzo dużo lądówek tam jest. O Jezu, ja myślałem, że ta lądówka będzie bez końca. Jechałem. I kurczę, powiem, że takie traski byłyby świetne, co nie, gdyby nie ten, nie te błędy takie. No niestety, powiem wam, że na promocie też występują błędy, ale to właśnie było powodem, tak mi się wydaje, powód ilości map, bo ja już zaraz wam powiem, mam tak. Promoca, Poland, Rebulnik, Rusmap, wiecie, tu już jest 3, South Region, czyli 4, co nie, plus ta Turcja, Bułgaria, Rumunia. Jezu, telefon jeszcze mam, jak coś, zaraz do was wracam. Dobrze, moi drodzy, już jestem z powrotem, kurczę, tutaj niepotrzebnie, oj, czekajcie, muszę wyjechać z tego miejsca. Dobra, jadę, bo tu nie ma czasu, kurczę, bo tu nie ma żartów, na zakręcie się nie powinienem zatrzymać, ale dobra. Tu i tak jest, powiem wam, no mały ruch na EU1, ale tu widzę jakiś, kurczę, konwój jedzie. Jakiś chrono, coś, nieważne. To nie, co ja miałem powiedzieć, kurczę, co ja, na czym ja skończyłem? A, na tych mapach, co nie, tam mapę Bułgurii, Boże, też coś powiedziałem, Bułgarii, co nie, tam jeszcze była, pamiętam, wróć, Rumunii, Jezu, co nie, Turcji, czy tam, wiecie, jest sporo, co nie, no niestety, nie wiedziałem, że się gra skrzaczy, co nie, będzie się krzaczej, co nie, niektóre, właśnie tutaj, przez to mi się tak wydaje, że co te błędy, że wpada pod mapę, przez to, bo ja mam, żeby was nie oszukać, jakoś 30 giga modyfikacji do Eurotrucka, to jest sporo, co nie, bardzo sporo. I cóż, no i właśnie tak sobie myślę, tak rozmawiamy sobie na tym speaku, co nie, tam z resztą kierowców, co nie, z mojej firmy, znaczy z mojej, której jestem, co nie, już rok, właśnie, że taki błąd mam, co nie. Niektórzy mówią, że to właśnie ilość modyfikacji, ale no nie wiem właśnie, tak sobie myślę. No ale cóż. W niektórych właśnie miejscach jakby coś takiego by się pojawiało, to bym zauważył, co nie? A to dopiero drugie miejsce takie, które no
mi się pojawiło, że tam wpadłem pod mapę. Co ja mogę powiedzieć jeszcze? No i... o, jestem w mieście już Bourges. No i... Tak to jest, co nie? Tak to jest. No niestety, za dużo map to też jest niedobrze, bo gra się... Gra nie może, no, jak to się mówi... nie wiem, jak to nazwać, kurczę, jak to... Nie może się namyślić, co nie? Że o, że takie, takie i takie, co nie? Czekajcie. O, nie jadę z tyłu, serio? Właśnie, oni jechali z tyłu, kurde, a ja... Dobra, trzeba jechać, jechać, jechać. Też znaleźli, kurde, jakąś taką drogę, ja pierdzielę. Dobra, tam. Dobra, 1070 metrów jeszcze mi zostało, widzę, do... O Jezu, jeszcze tutaj widzę. A, światełko zgasimy sobie, bo tutaj tak zaraz będzie, o, widno. No i ten właśnie, tak myślę. A, dam sobie spokój na razie z promocją, co nie. Ale powiem, że do promocja troszeczkę chce się... Troszeczkę można się stęsknić, bo powiem tak. Jak ja testowałem te różne, wiecie, modyfikacje, nie modyfikacje, co nie, to tak troszeczkę, no brakowało mi tego jednak. Wiecie, ale drugi raz muszę jakoś, wiecie, mniej tych... Co oni tak przyspieszyli nagle, kudzi, te no? Ja cię kręczu. O, w końcu prosto pojechał. Widzę jakiś... Oj, zapomniałem kierunku skazu wyłączyć, hehe. Dobra, no i ten, tak to jest, co nie? Za dużo modyfikacji to też jest niezdrowo. Ale... Jakoś tak powiem, no... można jakoś się przyzwyczaić do tych niektórych... Na przykład, czy ten roadmap... No i ten... No widzę konwoik jakiś, ale co to w ogóle za firmy są? Nie wiem, czy to się nagra, bo nie chcę za bardzo, żeby to było na nagraniu, ale chyba nie nagra się. Dobra, mam nadzieję. Aha! Troszeczkę nie wiedziałem, co to za jakieś ludzie, ale to są Francuzi. Tak a propos. Jakaś firma Chronotrans. Tak, dobrze mówię? Czekajcie, bo nie zerknąłem. Ta, Chronotrans. Kurde, to można pomyśleć, że to polska jakaś firma. Co nie? Ale powiem, że tu sporo jakoś dzisiaj w tych konwoi spotkałem. Dwa konwoje spotkałem jakoś. Najpierw ci... no, panie... Znaczy, panowie Rumunii, z Rumunii, o, tak można mogę powiedzieć. No i tutaj panowie z Francji. No jacyś Francuzi, co nie, sobie jeżdżą po Francji. No i ten, co nie, tak to jest. Czekajcie, tu mam jeszcze... Dobra, no ja się zatrzymam na tej stacji i tutaj zakończymy sobie odcineczek, jak coś. No i tak troszeczkę dzisiaj poopowiadałem o tym promocie, co nie, jakie miałem, no, problemy. Ale no niestety, kurczę, mówię. Na przyszłość nie polecam, ja nie polecam, co nie, nie polecam tyle map używać na jednym profilu, na tym promocie, co nie, bo to powiem, no, później takie są problemy z tym, że ohoho. No, przy lepszym sprzęcie można, ale no nie przy takim, jak ja mam. No to troszeczkę słaby, no ale jakoś powiem, nie narzekam. No i cóż, czekajcie, ta stacja jest jeszcze troszeczkę dobra. No to troszeczkę przejechałem. Dobra, może być 900 ileś kilometrów mi zostało. Dobra, to ja sobie to później zakończę. Tę traskę poza nagraniem. O, ja sobie wjadę na tą stację, odwiedzę ją przy okazji. No i tak to jest, powiem wam. No ale troszeczkę powiem, mapy zwiedziłem. Najbardziej mi się spodobały tereny na Turcji. Zwłaszcza jedna taka fajna, bardzo kręta lądówka. Tam z 30 jechałem na kilometrów na godzinę. A sobie prosto można pojechać.
jeśli się zatrzymamy, czy ja się zatrzymam? To jest dla osobówek. Tu gdzie się zatrzymie, dobra. O i tak, czekajcie jeszcze. No i tak to jest, powiem wam. No i cóż, moi drodzy. Mam nadzieję, że kolejny odcinek będzie może tak, myślę, na promocie, kto wie. Zobaczymy, zobaczymy co nie. Jak to będzie. Na razie na razie nie obiecuję, czy się coś na jakiś, może za jakiś czas się pojawi coś na, może w kolejnym tygodniu. Zobaczymy, jak nagram, rzucę, jak nie nagram, to czyli nie ma, co nie. Ale no, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. No i w tej chwili się z wami żegnam i cóż. Widzimy się oczywiście w kolejnym materiale, oczywiście z Eurotracka, jak i w innych, co nie, seriach. Ale cóż, w tej chwili się, no, co ja będę powtarzał dwa razy. Cześć!